z pewnością był najlepszym przyjacielem kościoła. Bez diabła kapłani nie mieliby czym grozić swym wiernym. Szatan wiedzie was na pokuszenie, jest księciem zła. Jest przewrotny, okrutny, brutalny, ostrzegany. Szatan reprezentuje opozycję w stosunku do wszystkich religii, które potępiają człowieka za jego naturalne instynkty. Otrzymał on piętno zła, albowiem reprezentuje ciało, ziemskość i ziemskie aspekty życia. Szatan, główny diabeł świata zachodniego, był początkowo aniołem, którego rolą było niesienie raportów do Boga o ludzkich przestępstwach. Nie wcześniej niż w XIV stuleciu zaczęto go opisywać jako złe bóstwo, pół człowiek i pół zwierzę z koźnymi rogami i kopytami. Przed chrześcijanami cielesną stroną ludzkiej natury rządził zwany Dionizosem lub Panem. Pan był dobrym facetem. Symbolizował płodność ciała, żyzność ziemi. Za każdym razem, kiedy jakiś naród wejdzie pod nowe formy rządów, niedawni bohaterowie stają się czarnymi charakterami, łajdakami i nikczemnikami. Tak samo jest z religią. Najwcześniejsi chrześcijanie wierzyli, że pogańskie bóstwa były diabłami i wykorzystanie ich oznaczało zastosowanie czarnej magii. Zaś cudowne niebiańskie wydarzenia określali białą magią. Starzy bogowie nie umarli, lecz dostali się do piekła, stając się diabłami. Czterej koronowani książęta piekła to szatan, przeciwnik, opozycjonista, oskarżyciel, pan ognia, piekła, południa. Lucyfer, niosący światło, oświecenie, powietrze, gwiazda poranna, wschód. Belial, czyli bez pana, symbolizuje płodność dzień, niezależność, północ. Lewiatan, wąż z głębin, morze, zachód. Diabły dawnych religii, zawsze choćby w części, miały zwierzęcą charakterystykę. Świadectwo stałych ludzkich potrzeb, aby zaprzeczyć temu, że człowiek także jest zwierzęciem. Świnia była pogardzana przez Żydów i Egipcjan. Fenicjanie czcili Boga Muchę Bala, od którego pochodzi diabeł Belzebub. Bot, Bal, Belzebub są identyfikowani z chrząszczami hmyjnymi lub skarabeuszami, które pojawiły się, aby zmartwychwstać. Podobnie jak mityczny ptak Feniks odnosi się z własnych prochów. Persowie wierzyli, że dwie wielkie siły na świecie to Ahura Mazda, bóg ognia, światła, życia i dobroci, oraz Arman, wąż, bóg ciemności, zniszczenia, śmierci i zła. Historia Fausta była protestem czasów XVI wieku przeciw wiedzy, nauce, chemii i magii. Aby stać się satanistą, nie trzeba sprzedawać duszy diabłu lub zawierać paktu z szatanem. Ta groźba została wymyślona przez chrześcijaństwo dla steroryzowania ludzi, aby nie odłączyli się od owczarni. Kapłani chrześcijańscy nauczali wiernych, że jeśli ulegną pokusom szatana i będą żyli w zgodzie ze swymi skłonnościami, będą musieli zapłacić za swe grzeszne przyjemności oddaniem dusz szatanowi i cierpieć w piekle aż po wsze czasy. Teutońska bogini śmierci, córka Lokiego, miała imię Hel, tak jak pogański bóg torturu i kar. Podczas formowania ksiąg Starego Testamentu dodano do tego imienia drugą literę L. Prorocy piszący Biblię nie znali słowa L z dwoma L, co w języku angielskim znaczy piekła. Używali hebrajskiego Sheol i greckiego Hades, co oznacza grób pod ziemią. Używano również greckie słowo Tartaros, miejsce pobytu upadłych aniołów gdzieś w podziemnym świecie wewnątrz ziemi. A także używano słowa Gehenna, nazwa doliny, w pobliżu Jerozolimy, gdzie panował Moloch i gdzie były zsypywane i palone odpadki. To stąd Kościół chrześcijański wytworzył i rozwinął ideę ognia i siarki w piekle. Większość satanistów nie akceptuje szatana jako antropomorficznej istoty z kopytami, kontrastem ogonem i rogami. Szatan jedynie reprezentuje siły natury określone jak
Jednakże nauka nie jest w stanie zastosować technicznej terminologii dla tych sił. Szatan jako Bóg, półbóg, osobisty zbawca lub jakkolwiek życzycie sobie go nazwać, był wynaleziony przez twórców każdej religii, aby napiętnować ludzkie tak zwane niegodziwe czyny i sytuacje na Ziemi. Twórcy religii mieli pewność, iż nikt nie ucieknie przed tak sprecyzowaną winą, że fizyczne czy umysłowe przyjemności zostaną obarczone piętnem zła. Więc jeśli nazwano nas złymi, złem jesteśmy. I co z tego? Szatańska epoka jest dla nas. Satanizm reprezentuje szacunek dla tych, którzy na nie zasłużyli, zamiast miłości ofiarowanej niewdzięcznikom. Nie można kochać wszystkich i wszystko. Jeżeli cokolwiek jest stosowane ze zbytnią hojnością, to dewaluuje swoje prawdziwe znaczenie. Miłość jest jednym z najbardziej intensywnych uczuć człowieka. Drugim jest nienawiść. Miłość niechciana jest nienaturalna. Jeżeli próbujesz kochać wszystkich, to zmniejszasz tym samym uczucie dla tych, którzy na nią zasłużyli. Tłumiona nienawiść może prowadzić do wielu fizycznych i emocjonalnych schorzeń. Ucząc się wyzwalać nienawiść skierowaną do właściwego adresata, unika się potrzeby przerzucania gniewu, jak użyjesz do wroga, na kogoś, kogo kochasz. Nigdy nie było wielkiego miłosnego ruchu w historii świata, które by nie zaowocowało rzezią niezliczonej ilości ludzi. Musimy przyjąć, że czyniono tak w imię miłości. Każdy hipokryta, który chodzi po ziemi, miał kieszenie wypchane miłością. Każdy religijny faryzeusz przysięgał kochać swych wrogów nawet wówczas, kiedy w swej fałszywości pocieszał się, Bóg ich ukaże. Satanizm wielu ludziom kojarzy się z brutalnością i okrucieństwem. Jest tak dlatego, że ludzie obawiają się stawić czoła prawdzie. A prawda jest też i taka, że ludzkie istoty nie zawsze są dobrotliwe i kochające wszystko. Ponieważ satanista przyznaje się, że jest zdolny tak do miłości jak i nienawiści, uważa się, że składa uszanowanie tylko nienawiści. Przez uczciwe rozpoznanie i dopuszczenie odczuwania tych dwóch emocji nie dochodzi do ich mylenia. Bez możliwości oświadczenia jednej z nich nigdy w pełni nie będziecie mogli doświadczyć drugiej. Wiele kontrowersji narosło wokół satanistycznego punktu widzenia na wolną miłość. Często przyjmuje się, że aktywność seksualna jest najistotniejszym czynnikiem religii satanistycznej, a chęć uczestniczenia w obrach seksualnych jest niezbędnym warunkiem, aby stać się satanistą. Gdy faktycznie ci, którzy nie będą interesowali się głębiej satanizmem, a jedynie jego aspektem seksualnym, mogą być totalnie zniechęceni. Satanizm rzeczywiście staje w obronie wolności seksualnej, lecz tylko w prawdziwym sensie tego słowa. Wolna miłość w myśl koncepcji satanistycznej znaczy dokładnie to. Możność dokonania wyboru, czy chcesz dochować wierności jednej osobie, czy też chcesz zaspokajać swe seksualne pragnienia z taką liczbą osób, jaka jest niezbędna do osiągnięcia satysfakcji. Satanizm rzeczy same nie zachęca do aktywności orgiastycznych czy specjalnych pozamałżeńskich przygód dla tych osób, którym nie przychodziłoby to w sposób naturalny. Bycie niewiernym dla wielu partnerów może być nie do przyjęcia i wręcz szkodliwe. Dla innych zaś samoograniczanie seksualne dla dochowania wierności jednej osobie byłoby przyczyną frustracji i stresu. Każdy musi rozstrzygnąć, jaki rodzaj aktywności seksualnej najlepiej odpowiada jej potrzebom. Okłamywanie samego siebie poprzez zmuszanie się do cudzołóstwa lub do posiadania partnerów seksualnych przed małżeństwem w imię udowodnienia innym lub co gorsza sobie, że się jest wyemancypowanym od seksualnego poczucia winy, jest tym samym według standardu satanistycznego jak pozostawienie niezaspokojonych potrzeb seksualnych z powodu zakorzenionego poczucia grzechu. Satanista uświadamia sobie, że jeśli ma być wytrawnym znawcą seksu, prawdziwie wolnym od seksualnego poczucia winy, to nie może być tłumionym tak przez tzw. rewolucjonistów seksualnych, jak i przez pulgarię lękającego się grzechu społeczeństwa. Satanizm pobłaża każdemu rodzajowi działań seksualnych, który odpowiednio zadowoli wasze indywidualne żądze. Czy to będzie heteroseksualizm, homoseksualizm, biseksualizm, czy nawet aseksualizm,
jeżeli to wybierzecie i to czasu, gdy nie powoduje to urazu u innego partnera. W przypadku powodowania bólu drugiej osobie nie należy zaliczać symbolicznego bólu wynikającego z lęku, zrodzonego z wstydu do moralności seksualnej, lub też z bólu zadawanego masochiście. Dlatego satanizm nie broni gwałtów, molestowania dzieci, aktów płciowych ze zwierzętami czy innych przejawów seksualnej aktywności pociągającej za sobą uczestnictwo tych, którzy tego nie chcą lub których przyzwolenie zostało wymuszone przez zastraszenie lub wprowadzenie w błąd. Nie ma dwóch ludzi o dokładnie tym samym apetycie czy zamiłowaniu seksualnym. Doskonałe połączenia partnerów są rzadko spotykane. Istotną rzeczą jest, że miłość duchowa i cielesna niekoniecznie idą w parze. Osoba, która obdarzona jest wielką potencją, czasem niesłusznie pomniejsza wartość miłości partnera o mniejszy potrzeby seksualny. To nie fair spodziewa się entuzjastycznej reakcji na każdą złożoną propozycję. Jednakże i partner winien okazać ten sam stopień delikatności i w przypadku braku przypływu wielkiej namiętności. Może biernie, lecz ciepło zaakceptować kochaną osobę, a także nie narzekać. Gdy niezaspokojony partner wybierze praktyki autoerotyczne, czy też bardziej odpowiadającą mu osobę. Głęboka duchowa miłość jest wzbogacana przez miłość seksualną i jest rzeczywiście potrzebnym składnikiem zadowolenia bliskich sobie osób. Lecz z powodu różnic w upodobaniach seksualnych, skok w bok czy masturbacja czasami stanowi potrzebny dodatek. Nie wszystkie wampiry wysysają krew. Wielu ludzi praktykuje wytworną sztukę obdarzania innego człowieka odpowiedzialnością, a nawet bezprzyczynowo wywoływać w nim uczucia zobowiązań dla nich. Satanizm chętnie objawi prawdziwe oblicze tych pijawek. Psychiczni krwiopijcy to indywidua, które okradają innych z energii życiowej. Nie pełnią pożytecznej roli w naszym życiu, ani nie są także obiektami miłości czy prawdziwymi przyjaciółmi. Wciąż czujemy się odpowiedzialni wobec psychicznych wampirów, nie wiedząc w zasadzie za co. Używają oni podstępnej psychologii, mówiąc: och, nie mogę prosić cię, byś to zrobił, a ty z kolei uporczywie utrzymujesz, że to nie problem. Są zbyt sprytni, aby jawnie was wykorzystywać, ponieważ zdają sobie sprawę, że moglibyście się czuć urażeni, a to był już powód, żeby im odmówić. Psychiczny wampir może egzystować, ponieważ sprytnie wybiera ofiary wśród sumiennych i odpowiedzialnych ludzi, którzy z zapałem wypełnią swe moralne zobowiązania. Jesteśmy prześladowani tak przez pojedynczych, jak przez grupy krwiopijców. Każda organizacja, czy to będzie fundacja dobroczynna, urząd opieki społecznej, fundacja religijna, czy też inne stowarzyszenie, starannie dobierają adeptów sztuki wyzwalania u innych poczucie winy. Dla owych wodzów pracą jest zachęcanie nas do otworzenia najpierw serc, a następnie portfeli. Biorą sute wynagrodzenia za swą szlachetną działalność. Oczywiście są i tacy ludzie, którzy czują się nieszczęśliwi, dopóki nie złożą jakichś datków, lecz wielu z nas nie pasuje do tej kategorii. Sumiennej osobie sprawia wielką trudność rozstrzygnięcie pomiędzy dobrowolną a kłamaną dobroczynnością. Szalenie trudno